najnowszym miesięczniku Bliżej Przedszkola z materiałami na listopad czeka na Was mój artykuł. I tym razem nie jest stricte o matematyce, ale o układzie nerwowym i o potrzebach układu nerwowego dziecka związanych z odpoczynkiem, z leżakowaniem, choć coraz częściej nazywanym relaksem czy bajkowaniem odpoczynkiem. Dlaczego podjęłam ten temat? Bo jako mama wiem, że wielu rodziców zastanawia się, czy leżakowanie nie jest reliktem przeszłości, czy przypadkiem nie należałoby z tego zrezygnować. Rodzice obawiają się również o to, czy dzieci będą dobrze spały w nocy, jeżeli będą leżakowały w ciągu dnia w przedszkolu. Odpoczynek, relaks w ciągu dnia, jak zresztą opisałam w tym kawałku, w tym artykule, jest bardzo ważną częścią dbania o układ nerwowy, dbania o jego o taki balans, o wyciszenie, o to, żeby układ nerwowy i wszystkie zmysły mogły odpocząć od bodźców. Bo długotrwała ekspozycja na intensywne bodźce, a takie mamy w przedszkolu, jest po prostu dla układu nerwowego niebezpieczna i może skutkować na przykład przebodźcowaniem, może skutkować trudnościami w koncentracji uwagi, może skutkować różnymi niepożądanymi takimi rzeczami, więc warto się zapoznać, warto też rodzicom o tym artykule opowiedzieć, o integracji sensorycznej, która właśnie jest częścią, odpoczynek układu nerwowego jest częścią prawidłowo funkcjonującej integracji sensorycznej. Oczywiście opisałam też, po co jest leżak, czy dzieci muszą się przebierać w piżamę i czy muszą spać? Nie, nie muszą. Od razu też to podpowiem. Chodzi o to, żeby się wyciszyć. I to nieprawda, że leżakowanie służy nauczycielom na wypicie kawy. Wręcz odwrotnie. Nauczyciele, żeby przygotować wszystkie dzieci do odpoczynku, mają tak naprawdę dużo większe wyzwanie i wie to każdy rodzic, który na co dzień kładzie wieczorem swoje dziecko spać, że położenie dzieci na odpoczynek jest niezłym wyzwaniem. Nie ma też co wspominać leżakowania naszego, z naszych czasów, bo teraz są inne czasy, są wspaniałe, piękne leżaki. Nikt nie każe też dzieciom zamykać oczu i spać. Naprawdę, leżakowanie, przygotowałam taki plakat, znaczy ja przygotowałam treść, ale on został pięknie narysowany przez grafików, po to, żebyście mogli powiesić w swoich placówkach, w swoich przedszkolach, żeby można było właśnie tym rodzicom opowiedzieć, że korzyści z leżakowania to regeneracja umysłu i ciała, harmonijny rozwój, redukcja stresu i niepokoju, poprawa koncentracji, poprawa samopoczucia, równowaga emocjonalna, wzmacnianie napięcia, rozwój kreatywności i wyobraźni. Więc bardzo ważne, żebyście się zapoznali, może warto tutaj pokazać trochę z bliska, że ten piękny plakat może wisieć dla informacji rodziców. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedno, na co warto rodzicom zwrócić uwagę, ponieważ ja uważam, że warto jest uświadamiać. Warto jest uświadamiać, że zupełnie inny rodzaj bodźców dostaje dziecko, które jest w przedszkolu, niż ten rodzaj bodźców, który jest w domu. W domu jest zazwyczaj znacznie ciszej. W przedszkolu jest kilkanaścioro lub kilka, nawet do 25 dzieci w jednej grupie, co oznacza, że ten hałas jest zupełnie inny niż w domu. Dlatego na przykład do zmysłu słuchu dociera znacznie więcej bodźców, które mają wpływ na układ nerwowy. W przypadku też dzieci, które często przychodzą bardzo rano do przedszkola, nawet o godzinie 7 są już w przedszkolu, bo tego wymaga praca rodziców. Zobaczcie, ile czasu są na nogach takie dzieci o godzinie 12:30. To już właściwie większość ich aktywnego czasu, który jakby mają siłę funkcjonować. Dlatego też tak ważne jest dostrzec, że nie dość, że bodźców w grupie przedszkolnej jest po prostu więcej, tak i ten czas. Dzieci mają taką specyfikę. Działają bardzo intensywnie, potem są zmęczone, muszą odpocząć, żeby znowu zacząć działać. I tak naprawdę leżakowanie, bajkowanie, relaksacja w ciągu dnia może przynieść dla snu nocnego więcej korzyści niż nam się wydaje, bo właśnie rzadziej dochodzi do przeciążeń układu nerwowego. I oczywiście najbardziej ta sprawa dotyczy maluszków, dzieci, które mają powiedzmy 3-4 lata, bo już często 5-6-latki nie potrzebują takiego typowego odpoczynku na leżaczkach, ale też warto, żeby nauczyciel w ciągu dnia po obiedzie wprowadził taką formę właśnie harmonijnego, zrównoważonego odpoczynku
relaksacji, przeczytania wspólnie książki, możliwości położenia się i wyciągnięcia. To naprawdę ważne.